nie określam siebie. To znaczy, sprawia mi strasznie dużo przyjemności właśnie to, że się zajmuję różnymi rzeczami. No głównie one są związane bardziej z reżyserowaniem, prawda? No czy to jest reżyserowanie w teatrze, czy to jest reżyserowanie dokumentów, bo i takie robię, czy fabuł, prawda? No to jednak to jest jakaś tam odmiana reżyserowania. To, że jakby jestem też scenarzystą, no wynika z tego, że po prostu jeżeli się myśli o takim autorskim kinie, prawda, a takie głównie robimy, to bardzo trudno po prostu jest znaleźć tekst taki, który by spełniał to, czego ja szukam. Reżyser jest często adwokatem takich duch jakby mniej utalentowanych, prawda, którzy chcą poznać jakąś historię, ale nie umieją jej opowiedzieć, ale są zainteresowani, prawda, jakimś światem, który reżyser im przedstawia. Albo często też adwokat działa, znaczy reżyser jako adwokat działa w ich imieniu, prawda, podejmuje tematy społeczne właśnie, podejmuje tematy ważne, istotne w filmach fabularnych również, prawda, czyli jakby bije się o jakąś ideę. Warunki dla młodych filmowców do rozwoju są wszędzie takie same, to znaczy trzeba coś zaproponować, coś mieć w wełbie, mieć talent, mieć trochę szczęścia oczywiście, mieć mnóstwo samozaparcia i po prostu pracować nad tym, żeby dopinać projekty. I to nigdzie, nigdzie nie jest łatwe. Nigdzie. I to nie jest sprawa Polski. Na świecie, w Europie, wszędzie z tym jest trudno. Znaczy bardzo trudno jest zaczynać. Bardzo są potrzebne. Oczywiście, że szkoły filmowe są potrzebne. No ktoś to musi tą wiedzę przekazywać. Ja co prawda, ja nie skończyłem szkoły filmowej, ale też uczyłem się jakby w praktyce, ale też byłem w tym środowisku, blisko szkół, bo zaczynałem od pisania scenariuszy takich etiud studenckich w Łodzi i byłem świadkiem ich powstawania, czyli jakby uczyłem się też na jakby w praktyce, na planie, ale też chodziłem na takie wykłady otwarte, też uczestniczyłem w ocenie tych etiud, więc jakby ja się zetknąłem z taką jakby takim dniem codziennym, że tak powiem, szkoły filmowej. Natomiast jakby nie zdawałem nigdy na reżyserię do szkoły. Wydawało mi się, że chcę być zawsze właśnie pisarzem, scenarzystą, nie wiedząc, jak ciężki to jest chleb. Szkoły są niezbędne w tym sensie, że też, że tworzy się taki krąg jakby ludzi, prawda, którzy mogą ci pomóc, którzy mogą ci też rozwiać pewne wątpliwości, otworzyć pewne drzwi. Nie musisz tego wszystkiego sam robić. Czasami tego zazdrościłem studentom szkoły, że oni dzwonili do takiego profesora i rozmawiali z nim o rozterkach i on im po prostu rozjaśniał to w 5 minut, to co ja musiałem 5 tygodni dochodzić do tego, prawda? Więc jakby w tym sensie jest łatwość. Oczywiście są też minusy tego, że człowiek mając do czynienia z silnymi osobowościami, prawda, może troszeczkę pod ich wpływem tracić wiarę w własne możliwości, prawda? Ale to jest sprawa umiejętnego uczenia właśnie też. Znaczy dobry nauczyciel nigdy nie przyćmi swojego studenta, prawda, za mocno, bo wie, że gdzie jest ta granica. Ja sobie cenię harmonię przede wszystkim. W związku z tym oryginalność tak, ale złoty środek. Wesyćkim bracie właściwej miary sukoj, jak to górale mówią. Co by nie było za dużo, ani za mało, ino w som roz.